A we własną śmierć pan wierzy? Mnie się mogłoby wydawać, że jednak nie, że jest to szalenie trudne do przyjęcia. Nawet jak powiem, że nie wierzę, to nie znaczy, że w przerażający sposób i stosunkowo nieodległy jednak sobie to wyobrażam. No. Już się gra w Oldboyach, no więc no, właściwie... Gra. No gra się, no tak, gramy do końca z uporem godnym lepszej sprawy. No. Ale referuję to, co jest teraz. Kryzys wiary w Pana Boga. A to ciekawe, bo na ogół ludzie na starość wracają. idziemy na całość. Wracają do Pana Boga. A u Pana ten proces osuwania się w czasie ma odwrotne skutki. W gruncie rzeczy może jestem opóźniony w rozwoju i że wszystko przychodzi później niż u normalnych ludzi, prawda? Infantylny przez długie lata już jako dojrzały człowiek też w reakcję. I że może ten kryzys wiary jest poważnym kryzysem wiary, ale nie tyczy on jeszcze wieku starości. Dojrzałego. Tak, że przyjdą mi lata takiej zgrzybiałości, prawda? Że gorliwie wrócę do choćby do praktyk religijnych, które nigdy z kolei nie były moją mocną stroną. Ale dla człowieka wierzącego, a tak się pan deklarował przez lata, to powinno być trochę lżej przyjąć tę świadomość. No ja podziwiam i jestem pełen podziwu dla ludzi, że tak powiem, głęboko wierzących, którzy nie chcą niczego, broń Boże, trywializować, którzy mają jednak ten problem rozwiązany. No, porządny, wierzący katolik właśnie nie ma z tym problemu, tylko ma dosyć proste przejście, proste w dodatku, z jednej rzeczywistości w drugą. No to mnie bardziej ciekawiła, a nawet frapowała wielka obietnica. Tak? Bo wiara jest wielką obietnicą. Pismo daje obietnicę, Ewangelia daje obietnicę, Pan Jezus obiecuje i tak dalej. I we mnie była ciekawość tej obietnicy w jakiejś znacznie, na tyle dużej części, że mogę mówić, że to było realne. No a teraz jakoś przestało mi się to mieścić w głowie. No. Miałem poczucie pewnego fartu w życiu, co tu kryć. Raczej częściej wygrywałem niż przegrywałem. I to jest właściwie do udowodnienia. W związku z tym prawdopodobnie dosyć często zdawało mi się, że Pan Bóg w sensie ścisłym nie spuszcza mnie z oka. A teraz mam poczucie, że nie tyle mnie z oka spuścił, tyle, że tego oka opatrzności w ogóle nie ma. Tak się zastanawiam, zupełnie z innego rozdania. Ma Pan na lodówce krótką metafizykę. Bóg, rozum, miłość i śmierć. I co sięga Pan po piwo do lodówki i ta fraza nie przeszkadza? No, przestałem sięgać po piwo do lodówki, zanim ukazał się tekst Kołakowskiego. Jak w czasach sięgania. Kiedy sięgania obecnego, no to sięgam, wstyd powiedzieć, bo to jeszcze gorzej wypada po jakieś słodycze do lodówki. Rozumiem. Czyli jest Bóg, rozum, miłość, śmierć i czekolada mleczna, koniecznie błękitna. Przymierza się Pan do pisania w przekroju dziennika. Łatwa dosyć forma, wbrew pozorom, bo można do niej wrzucić wszystko. Nawet jak coś nie wyjdzie, to można zapisać, że miało się gorszy dzień. Ta łatwość Pana pociąga w tym? A mnie się nie wydaje, żeby to było łatwe. Mnie się nie wydaje, że to jest... Ja szczerze mówiąc jestem bardzo zaciekawiony i podniecony tą propozycją przekroju, bo to w gruncie rzeczy była propozycja redakcji przekroju i to mnie w decydującym stopniu zainteresowało, ale ja nie mam poczucia, że stoję na brzegu jakiegoś bardzo łatwego gatunku literackiego. W ogóle nie chcę tego robić w jakiś taki prosty sposób, to znaczy odnotowywać życie bieżące. Znaczy chcę odnotowywać, ale z jakimś, że tak powiem, mam nadzieję, istotnymi komentarzami. No, tradycja tego gatunku w Polsce jest dosyć wielka i dosyć paraliżująca. No, niepodobna nie wymienić Gombrowicza, którym broń Boże, żebym się porównywał.
ale podobieństwa formalne są. Też ogłaszał to na bieżąco w paryskiej kulturze, co prawda dużymi partiami i co kwartał. Ja nie jestem, pomimo iż właściwie dni, a może godziny dzielą mnie od tego, żeby zacząć pisać ten dziennik, czyli nie dam pierwszą stronę, myślę o tym w kategoriach jednak, w kategoriach książki. Więc ja na tę wielką obietnicę dziennika własnego, ogłaszanego co tydzień w odcinkach Przekroju, też czekam z wielką ciekawością. Jesteśmy tuż przed pierwszym przyjściem Jerzego Pilcha do Przekroju. Jestem gotów.